Witam Państwu. Witam Państwa na kolejnym wernisażu w Muzeum Miasta Turku. Dzisiaj zabierzemy Państwa w świat sztuki, szeroko tego pojętej. Wystawa była możliwa do zrealizowania dzięki Akademii Liderów, która działa przy Fundacji Świętego Mikołaja. Koordynatorem Fundacji jest Pani Julita Borowska. Za chwilę Państwu przybliży ideę tej wystawy. Ja ze swojej strony chciałbym powitać przede wszystkim artystów z miasta Turku i okolic, bez których oczywiście nie odbyłaby się ta wystawa, ponieważ to oni są twórcami tego, co zobaczymy na górze. Tak więc wydaje mi się, że także należą się duże brawa. Wziął się tak naprawdę gdzieś pomiędzy wolontariuszami, ponieważ kiedy byliśmy w drużynie harcerskiej razem, to rozmawialiśmy na ten temat, że fajnie by było zrobić coś nowatorskiego w naszym mieście. Wystawa Dusze Mechofera ma między innymi na celu wypromować lokalnych artystów, czyli tak jak tutaj niektórzy wystawcy mówili, cudze chwalicie, swego nie znacie. Chcemy swoją wystawą wypromować tutaj, tak jak mówiłam, ten nasz region, nie tylko, ale te osoby, które gdzieś działają, gdzieś malują czasem do szuflady, czasami boją się lub nie wiedzą kompletnie, gdzie uderzyć, żeby mieć ten pierwszy debiut. Jeśli chodzi o pracę, to nie jest to konkretna liczba, jednakże mamy około 21 uczestników, a prac było przedział 180 do prawie 200. Nie byliśmy, że tak powiem, w stanie tego zliczyć, ponieważ zawsze coś dochodziło. Dusze Mechofera to nie tylko wystawa, która pokazuje pracę lokalnych artystów, ale również sami uczestnicy mogli wziąć udział, dotknąć sztuki poprzez malowanie na dziedzińcu muzeum tego, co tak naprawdę czują. Mogli się, że tak powiem, troszeczkę wyżyć, pobawić się kolorami, także myślę, że to bardzo fajna forma nie zabawy, ale też zetknięcie się z samym życiem artystycznym. Dziękuję pracownikom muzeum, którzy siedzieli dniami i nocami, żeby te prace ustawić, kontrolowali wszystko, przyjmowali te prace, także ja naprawdę podziwiam z całym szacunkiem razem z wolontariuszami, z drużyną Dusz Mechofera, serdecznie dziękujemy. Chciałabym również podziękować panu dyrektorowi Bartuszowi Stachowiakowi za użyczenie tego miejsca. Dziękujemy panu burmistrzowi Romualdowi Antosikowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku, którzy użyczyli nam patronatu honorowego. Dziękuję wszystkim artystom, którzy się zgłosili, naszym partnerom, Miejskiemu Domu Kultury w Turku na czele z panem Pawłem Simińskim i panią Sylwią Przybylską, którzy pomogli nam przy przygotowaniu ściany. Dziękuję za wsparcie mediom, redakcjom, panu Jackowi Sulkowskiemu ze Stowarzyszenia Przystań za wsparcie oraz naszemu sponsorowi poradni dietetyczno-odżywczej Karotka, dzięki której mieliśmy fundusze, żeby zorganizować m.in. poczęstunek i farby do ścian. Jeśli komuś nie podziękowałam, to dziękuję z całego serca mieszkańcom, którzy przyszli zobaczyć, ponieważ no to naprawdę, takie działanie naprawdę wspiera poprzez samo przyjście i zobaczenie. Chciałabym zaprosić wszystkich do przyjścia i obejrzenia tej wystawy, ponieważ myślę, że warto. Prace są naprawdę śliczne, różnorodne. Mamy wiele
prac artystycznych w formie malarskiej, rzeźbiarskiej, mamy nawet projekty architektoniczne, mamy rękodzieło, fotografie i wiele, wiele innych, także nasza wystawa jest bardzo taka różnorodna, co sprawia, że jest dosyć wyjątkowa w swoim rodzaju.